Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem jest kolonializm. Jednak na wstępie Wam już zaznaczę, że powiemy sobie ogólnie, jakie były zdobycze kolonialne. Pod koniec, w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku przez europejskie głównie mocarstwa, aczkolwiek o takich skutkach, jakichś konfliktach wobec kolonii i tym podobne, omówimy sobie więcej w przyszłości, kiedy będziemy mówić bardziej już o przyczynach I wojny światowej, gdyż sam kolonializm był niewątpliwie jedną z przyczyn, która zaogniała konflikt między mocarstwami, no, który oczywiście wybuch w roku 1914. Co to jest w zasadzie kolonializm? Możemy sobie zadać takie pytanie. Więc kolonializm polega na tym, że mamy państwo, które jest kolonią innego państwa, które jest jego metropolią. Czyli mamy zawsze metropolię, metropolia i kolonia. Wiadomo, kto sprawuje tutaj władzę. I kolonia. No i jak to wygląda? Kolonia jest zasadniczo całkowicie zależna od naszej metropolii i kolonia jest słabo rozwinięta, dlatego jest w pełni zależna politycznie i gospodarczo od tej metropolii, która wykorzystuje kolonię do swoich własnych zysków. Czasem możemy mieć taki typ kolonii, który nazywamy protektoratem, i wtedy na czele tej kolonii, znaczy kolonii, na czele tego państwa już, stoi jakiś lokalny władca, tam jest własna jego administracja, jest pewna niezależność, jest własna armia, ale jako taką tak naprawdę władzę polityczną, co to państwo ma robić, jakie ma wykonywać zadanie, sprawuje zawsze przedstawiciel metropolii, na przykład jakiś ambasador, który jest kierowany przez państwo, przez, no, czyli, który jest kierowany bezpośrednio z metropolii. Taki przykład mogliśmy mieć w Królestwie Polskim pod Zaborem Rosyjskim, gdzie mieliśmy rosyjskiego namiestnika, który de facto rządził Królestwem Polskim, które miało co prawda swoją własną armię. No, tutaj może nie używajmy słowa kolonia, ale właśnie protektorat, czyli taki, czyli taki jakby typ, który musicie znać. Protektorat. Protektorat. Dektorem. Coś mi nawala pisanie, Jest takie, się robi takie skośne, przepraszam was za to, mam nadzieję, że się wszyscy e, odczytacie, postaram się już to poprawić. E, mamy jeszcze także e, z, zależność taką, którą nazywamy zależnością półkolonialną, kiedy jakiś słaby kraj pozostaje w zasadzie całkowicie niezależne, jednak yy, yy, władzę nad jego gospodarką przejmuje właśnie to państwo Metropolia, państwo kolonialne, potężniejsze, i mówimy na to zależność yy, półkolonialna. Yy, no i yy, w zasadzie w ten sposób też wpływamy oczywiście na politykę tego państwa, bo gospodarka w dużej mierze na to wpływa, ale mówimy na taką zależność, zależnością yy, półkolonialną. No ale po co w ogóle w XIX wieku yy, nagle że tak powiem, stał się boom na kolonie. Kolonie już były wcześniej, jeśli pamiętacie, Ameryka Południowa, Hiszpania, Portugalia, wywożono przecież w ogromnych ilościach złoto, co zresztą wpłynęło na cały rynek światowy i jego wartość. No ale kolonie służyły głównie do czerpania cennych surowców, do jakiegoś lokowania kapitału, też do czerpania niewolników, ogólnie jako tako do zysku, do wyzyskiwania tych państw. No i także z czasem zaczęły przynosić e, korzyści militarne. Mianowicie strate strategicznie położona kolonia pozwalała kontrolować ważne szlaki, jak to miało na przykład miejsce kana przy Kanale Sueskim, o którym jeszcze sobie powiemy, gdzie Wielka Brytania tutaj w Egipcie kontrolowała przesmyk, który skracał drogę do Indii morską. No, zauważcie, mogliśmy tutaj tylko przez Morze Śródziemnomorskie przepłynąć do Indii, a moglibyśmy płynąć od Wielkiej Brytanii tutaj... Południowa Afryka i aż do Indii, no, która droga jest krótsza, chyba widać od razu, więc kanał sueski wtedy stawał się e, miejscem strategicznym, co za tym idzie Egipt, który został kolonią brytyjską. E, no i także tutaj, akurat to jest dyskusyjne, mogliśmy pobierać żołnierzy z tych kolonii, mieliśmy jakąś e, siłę wojskową, no ale przede wszystkim była to siła robocza. W XIX wieku jednak zwra zaczęto zwracać uwagę także, znaczy już wcześniej też zważano, ale kolonie podnosiły prestiż państwa, co będziemy widzieć w działalności Niemiec, które zauważą, kiedy Bismarck już odejdzie, Wilhelm II zabierze mu stanowisko kanclerza. Zauważymy, że Ważne będzie dla niego, że kolonia stanowi, że dane państwo jest imperium. Wielka Brytania ma mnóstwo kolonii, czyli jest uważana za imperium, powszechnie szanowana. Jest to imperium brytyjskie, nad którym słońce nigdy nie zachodzi, czyli prestiż państwa wzrasta i dlatego wzmacnia to rywalizację między władcami, którzy chcą oczywiście, żeby państwo ich było jak najsilniejsze. Jako że głównie rządzą monarszy, to oni między sobą Monarchowie, no i oni ze sobą przez to rywalizują. No i także duża różnica rozwoju kulturowego, ale też oczywiście technologicznego między Europą a innymi państwami spowodowała, że były, zakładanie kolonii było po prostu łatwe. Kiedy Brytyjczycy docierali do państw afrykańskich, mając już później, w drugiej połowie, w zasadzie pod koniec XIX wieku, na przykład Maksimę, czyli karabiny maszynowe, takie, o których sobie więcej powiemy pewnie przy pierwszej wojnie światowej jeszcze, to w zasadzie podbijanie tych ludów murzyńskich tam nie było żadnym problemem. To była czysta rzeź, byśmy powiedzieli, więc także to ułatwiało kolonizację. A także pojawiły się ruchy. Które mówiły o misji cywilizacyjnej białego człowieka, czyli mianowicie mieliśmy szerzyć kulturę europejską, chrześcijaństwo i po prostu zmuszać te ludy do właśnie do bycia takimi bardziej Europejczykami. Często, oczywiście, był to pretekst do czystych celów politycznych. Ale także na przykład rozwój medycyny w Europie wpłynął na to, że Europejczykom łatwiej było przystosowywać się do nowych terenów. I przykładem tutaj może być malaria. Malaria dziesiątkowała właśnie pierwotną ludność Afryki, a w tym czasie Europejczycy wynaleźli już Chininę i mogli, i na tą malarię byli odporni, czyli mieli kolejną przewagę nad lokalnymi ludami. Czyli to są jakby przyczyny całej kolonizacji. No, i teraz w XIX wieku na świecie, jako takie największe państwo kolonizatorskie, dominowała Wielka Brytania. Pewnie już to zauważyliście. Tutaj mamy mapę Wielkiej Brytanii w szczycie i potęgi w roku 1921, czyli nie rok, znaczy nie druga połowa XIX wieku, tak jak to zapowiadałem, ale o tym jakby. znaczy To jest, myślę, że najlepiej odzorowująca to mapa. Różnice są małe, na przykład nie było tutaj. Tych te, te tereny nie podlegały Wielkiej Brytanii, ale to są już takie szczegóły, jakby żebyście mieli tylko wizję ogólną, jak wielkie było imperium Wielkiej Brytanii, nad którym się mówiło, że słońce nigdy nie zachodzi, bo obojętnie jak, jaka była pora dnia, powiedzmy w Londynie, gdzieś na pewno było miejsce, gdzie był ten dzień, tak? Czyli mamy noc, północ w Londynie, a wciąż mamy na przykład dzień w, na innym miejscu brytyjskiego imperium dlatego imperium na którym słońce nigdy nie zachodzi W szczytowym momencie ona obejmowało wielkość około 30 milionów kilometrów kwadratowych to jest prawie tyle co cała Afryka no i to zajmowało około 1 czwartą kuli ziemskiej no czyli całkiem całkiem spore ale skupmy się teraz na razie na Afryce na północy Afryki takim oparciem dla Brytyjczyków był oczywiście Egipt. Formalnie był on lennem Turcji, a władz, władcą Egiptu był Hedif Ismail Pasha. I czerpał on duże zyski sobie z właśnie tego kanału sueskiego, który powstawał w latach 1859, to można sobie zapisać, 1859-1859. 869, czyli 10 lat go budowano, kanał sueski. Ok. Proszę zwrócić uwagę, że to jest kanał Suezki, nie Słezki. To znaczy, szczególnie przy pisowni, bo jakby przy wymowie to różnie bywa w tym naszym e, ojczystym języku. E, no i Ismail Pasza on chciał też bardzo zmo zmodernizować. Egipt, ale przez to też niestety, ale zadłużył w dużej mierze państwo. Zresztą był hazardzistą i trochę też majątku przegrał. No i wówczas premier Wielkiej Brytanii, Benjamin Disraeli, wykorzystał swoje znajomości, wtedy z tak zwanym bankierem wszechczasów, myślę, że jeszcze sobie o nim będziemy wspominać, czyli Rothschildem. Zresztą rodziny Rothschildów do teraz ten cały majątek wtedy zgromadzony utrzymują, uznawany zresztą za najbogatszego człowieka kiedykolwiek na Ziemi. Bill Gates przy nim był, Wam powiem, dość biedakiem. No, ten premier Wielkiej Brytanii otrzymał od niego kredyt i, i, wyku, i wykupił od samego Izmaila pakiet akcji na giełdzie. I dzięki temu Brytyjczycy przejęli kontrolę nad spółką. No, i dalej spółką, która się opiekowała kanałem sueskim, bo jakby tutaj to jest nasz cały czas punkt e, zainteresowania. E, no i ta obecność Europejczyków w Egipcie zaczęła wzbudzać niechęć samych Egipcjan. No i w 1982 roku dochodzi do krwawych zamieszek, a Brytyjczycy wysyłają wtedy oczywiście pod pretekstem oddziały, żeby je stumić. No i w ten sposób zajmują one cały Egipt. W zasadzie, czyli no, widać, że to typowy pretekst, wysyłamy, żeby stumić powstanie, zajmujemy. Cały Egipt. No i walki nawet przechodzą dalej na, na Sudan. Wtedy tutaj ciekawostka, w Sudanie od 81 roku zresztą trwało powstanie. Mardiego, uważającego się zresztą za proroka. I na pewno wielu z Was to kojarzy, bo to jest jakby tło wydarzeń w, pusty... w pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. No ale wracając. Wojska brytyjskie, już połączone zresztą z podporządkowanymi egipskimi, zajmują też cały Sudan i wtedy nam powstaje właśnie ten fragment, który widzimy na mapie. Egipt i Sudan. No i Brytyjczycy kontrolują kanał sueski. Najważniejsze połączenie tutaj pozwalające na Szybki kontakt z Indiami, którym przepływało mnóstwo statków handlowych, uiszczało za to odpłaty, opłaty, dlatego było to kluczowe i bardzo dochodowe miejsce. No i zresztą gospodarka Wielkiej Brytanii od tego była zależna, także Brytyjczycy zabezpieczali swoje e, interesy. Z kolei Brytyjczycy nie spoczęli oczywiście na tym, bo na początku co prawda podporządkowali sobie tutaj tak zwany kraj przylądkowy. To są tereny dzisiejszej Republiki Południowej Afryki, RPA, które wcześniej były zresztą kolonią holenderską. Jednak ci osadnicy holenderscy, których, których zwiemy burami, burowie, burowie, oni przenosili się dalej później na północ, i utworzyli tutaj mniej więcej na tych terenach dwie takie republiki: Oranie i Transwal. No i w, okazało się, że na tych terenach są olbrzymie zło, złota i diamentów, co oczywiście brytyjczyków bardzo zainteresowało. No i wtedy taki prywatny przedsiębiorca, który tam był bardzo wpływową osobą, nazywał się Cecil Rhodes. Zdecydował się przejąć te tereny. No i burów tutaj popierają Niemcy, i rozpoczyna się wojna z Burami. Jakby do tego sobie trochę wrócimy w przyszłości, mówiąc o I wojnie światowej, ale przerodziło się to później w regularną wojnę w latach 1899-1902, zwaną także Wojną Burską. Możemy sobie o niej wspomnieć, ale jeszcze będziemy o niej mówić. Wojna Burska. Burska. Nie mylić z burzą, jeśli ktoś z Was w takiej mieszka. 1899, 1902. W niej oczywiście Burowie z czasem przegrywają z Brytyjczykami, no jednak nie mają szans na dłuższą metę. Tam też Brytyjczycy zamykają ich w obozach koncentracyjnych, gdzie tam ci głodują, wybuchają epidemie, ale to nie pierwsze zastosowanie obozów koncentracyjnych. Mówi się, że już nawet w Ameryce Południowej wcześniej na Indianach takie rzeczy stosowano. Burowie w końcu kapitulują, a Brytyjczycy zajmują te właśnie tereny Transwalu. Orani Natalu, który zresztą zostaje zabrany już ludom Zulusów oraz no, te tereny, przepraszam, tworzą razem Unię Południowej Afryki, która otrzymała sama duży zakres autonomii, co oczywiście miało być po to, żeby tych burów, że tak powiem... Ułagodzić, żeby nam się nie buntowali. No i wtedy także powstał pomysł, żeby wybudować, to jest bardzo ważne akurat, od Kapsztadu do Kairu linię kolejową, czyli Kapsztad-Kair. I to miało silniej oczywiście zjednoczyć tutaj całe Imperium Brytyjskie. Jednak zamierzenia te zostały storpedowane przez Niemców, którzy zresztą właśnie te tereny tutaj Tanganajki, Zanzibaru. Oni skolonizowali, przez to zerwali, jakby to łącze, no i też tam stanęli trochę na drodze Francuzi, ale o tym sobie powiemy jeszcze mówiąc o kryzysie w Faszodzie. Brytyjczycy, oczywiście, od dawna też interesowali się Indiami. Już w 1600 roku powstała Kompania Wschodnioindyjska, była to po prostu zwykła handlowa spółka akcyjna i ona dysponowała, no, była bardzo bogata, dysponowała własną flotą. Z czasem uzyskała prawo posiadania ziemi, czyli, czyli też zawierania traktatów, utrzymywania fortec i wojska i nawet mogła bić własny pieniądz, pieniądz i mieć własną jurysdykcję, oczywiście. Pod jakimś zwierzchnictwem korony brytyjskiej w Indiach, no i tam mogła panować nad Brytyjczykami. Czyli była to taka typowa polityka kolonialna, bo oczywiście zajmowali te tereny i rządzili miejscową ludnością. I tak kompania wschodnioindyjska wypierała stamtąd inne wpływy, na przykład choćby francuskie z Indii. No i w zasadzie legalnie zajmowała rząd, można by, znaczy legalnie zajmowała te ziemie, można by powiedzieć imię Korony brytyjskiej. Ale chytry rząd brytyjski już od końca XVIII wieku zaczął przejmować upaństwowiać to, co zajmowała kompania wschodnioindyjska. No i w ten sposób Indie stawały się już bezpośrednio za, zależne od Wielkiej Brytanii, tak państwowo. No ale oczywiście to wzbudzało jakiś niepokój Brytyjczyków, którzy im coraz mniej podobały się te narzucane zwyczaje. To była jednak zupełnie inna kultura. Były różne tutaj powstania. Takim największym było powstanie Sipajów w latach 1857-1858. Sipajowie to byli indyjscy po prostu żołnierze, którzy walczyli w ramach Wielkiej Brytanii, po prostu w wojskach brytyjskich w Indiach. No Bezpośrednią tutaj przyczyną było to, że wprowadzono w nowego typu karabinu inny smar, do którego używano tłuszczu zwierzęcego. No a wiadomo, jeśli to była krowa, to obrażało to uczucia hindusów, a jeśli to była świnia, to dla muzułmanów to było zwierzę nieczyste. No i powstało, znaczy wybuchło powstanie, które oczywiście Brytyjczycy stłumili, ale po, po, jego, po jego upadku Wielka Brytania wykorzystała już całkowicie swoje wpływy i zaczęła całkowicie likwidować posiadłości kompanii wschodnoindyjskiej gdyż widziała tutaj zagrożenie że może ona w przyszłości nie utrzymać e, tych terenów e, ostatni sam cesarz e, tak zwanych wielkich Mogołów którzy rządzili wcześniej Indią, został zdetronizowany, deportowany i w ten sposób w 1876 roku królowa Wiktoria Hanowerska, która wtedy panowała, zauważcie jak ona długo żyła, ona ma, je, ma jeden z najdłuższych okresów, znaczy obecnie jeszcze najdłuższy, bo królowa, co prawda obecna Anglii już ją, że tak powiem, przeżyła w latach panowania, no ale jeszcze nie umarła, czy jeszcze się nie mówi, że, że, że to jest najdłuższy okres panowania, tak formalnie. Ale Wiktoria Hanowerska, właśnie w takim razie, już jest obecnie drugą najdłużej panującą królową angielską. W 1876 roku zyskuje, zyskuje też tytuł cesarzowej Indii. Na co się mówiło, jak, na co się mówiło że, to, że Indie są perłą w koronie brytyjskiej. Zapamiętajcie sobie ten zwrot, bo on się bardzo często pojawia. Nawet w takich rozmowach, może towarzyskich, a zapiszmy sobie to, co sobie powiedzieliśmy. Czyli 1857 do 1858. Małe to powstanie sipajów. Powstanie. Powstanie. Sipajów. Tutaj z małej to wszystko piszemy. Sipajów. No i 1876 napiszę już skrótowo korona, bo myślę, że już wiecie o co chodzi. Czyli formalne przejęcie korony cesarskiej Indii do królowej Wiktorii. No i Brytyjczycy później wprowadzają już na wielką skalę zmiany w duchu europejskim. Budują tutaj nowoczesne kopalnie, porty, zaprowadzają kolej żelazną. Likwidują także te lokalne wojny między tymi małymi królestwami, które tam wcześniej były, między tymi obszarami. No i ale także walczą z lokalnymi obyczajami, ale głównie tymi, byśmy powiedzieli obecnie, nieludzkimi, czyli na przykład sati. Był to zwyczaj, kiedy wdowy, czyli po śmierci męża, mąż umierał i palono jego ciało. No ale uważano, że żona była związana cały czas z mężem, dlatego w tym zwyczaju brano tą kobietę, tak jeśli żyła, no i kładziono ją razem obok męża, obok martwego męża i palono ją żywcem obok z martwym ciałem męża. Ten zwyczaj na przykład Brytyjczycy likwidowali, choć ponoć nadal on się zdarza, ale bardzo, bardzo rzadko w Indiach, ale z, z takim czymś walczono. Wprowadzono także system angielski. Sam olbrzymi obszar Indii starano się jakoś jak najmocniej zeuropeizować. W zasadzie na pozostałym terytorium Indii, bo 60% było w posiadaniu brytyjskim, mieliśmy jakieś takie niepodległe państwa, które de facto e, były w, oczywiście w dużej mierze zależne od e, Wielkiej Brytanii, takie jak Kaszmir, Nepal czy e, Bhutan. Na, na ich czele stali jacyś tam pomniejsi władcy. Były jeszcze jakieś pomniejsze protektoraty, o których nie będziemy wspominać. Poza tym, jeszcze znajdowała się tam, znajdowały się tak zwane indie, indie Holenderskie. To są tereny dzisiejszej Indonezji. Zapiszmy, może sobie nazwę tego zwyczaju, o którym mówiłem. To jest zwyczaj Sati, czyli całopalenie wdowy wraz z mężem. Warto zapamiętać, taka ciekawostka. No ale Wielka Brytania oczywiście zajmowała też inne tereny oprócz tych Indii, o których teraz sobie trochę więcej powiedzieliśmy. Były to na przykład tereny w Chinach, o Chinach zaraz szerzej, także Półwysep Malajski, tym port w Singapurze choćby który pamiętajmy, że był bardzo jeszcze do, no, do niedawna był powiedzmy brytyjski, a także tereny dzisiejszego jak Iranu, Afganistanu. Powstawały także dominia. Dominia to były kolonie, w których zazwyczaj dominowała biała ludność. No, były one bardzo, byśmy powiedzieli, zbliżone cywilizacyjnie do Europy. Miały one własny rząd, parlament. I zyskiwały szeroką autonomię i formalnie uznawały, oczywiście, zawsze koronę za władzę zwierzchnią. I do teraz dominiami są na przykład Kanada czy Australia. Australia wcześniej była zresztą kolonią karną. A obecnie jest oczywiście potężnym niezależnym państwem, ale nadal uznaje e, królową, angielską, czy też może w przyszłości króla. E, za swoją głowę państwa. I to są państwa dominium, które obecnie wchodzą w skład tak zwanego Commonwealthu e, państw, e, byłych państw w zasadzie kolonialnych Wielkiej Brytanii, a to możecie sobie poczytać szerzej w internecie, ale zapiszmy sobie to wyrażenie, dominia. Dominia. I to nie ma nic wspólnego z dominem. Ale warto wspomnieć, że ten wielki obszar, jaki Wielka Brytania zajmowała, tutaj widzimy Kanada, bardzo duża część Afryki, Indie, Australia, wpłynęło na to, że język angielski stawał się coraz bardziej popularny. Stawał się lingua franca, czyli językiem takim światowym. Wcześniej był nie na przykład francuski przez wpływ oświecenia, a w XIX wieku zaczął go wypierać właśnie angielski. Co potem, po też wzmocnieniu Stanów Zjednoczonych, sprawiło, że właśnie język angielski do teraz jest w zasadzie językiem dominującym. A teraz przejdźmy do kolejnego kolonialnego gracza. Ja trochę obniżę, żebyśmy mieli troszeczkę miejsca. Ok. Mianowicie do Francji. Francja, oczywiście państwo leży tu, stolicą w Paryżu, rozpoczyna swoje podboje kol kolonialne od 1830 roku, kiedy atakuje Algierię, która została zresztą zdobyta dopiero po kilkudziesięciu latach wojny, którą prowadziła głównie tutaj zasłużona w tych bojach Legia Cudzoziemska, która została zresztą utworzona ro rok po ataku w 1831 roku. Legia Cudzoziemska. To jest myślę, że oddziały, które warto znać, warto kojarzyć. To były oddziały tworzone przez jakiś skazańców, przez osoby, no tak jak, tak jak wskazuje nazwa, cudzoziemcze. Tam też walczyli na przykład Polacy. Legia funkcjonuje do teraz. Można się zapisać, jeśli chcemy zmienić tożsamość. Odsłużymy określoną ilość lat i po wyjściu rząd francuski wydaje nowe obywatelstwo może być na zupełnie inne imię i nazwisko. Dużo osób tak traci swoją dawną tożsamość i chce zerwać z przyszłością. Właśnie często to też mogą być na przykład kryminaliści. Ale same zasady i karność w Legii Cudzoziemskiej są e, olbrzymie. E, były także próby podboju przez Napoleona III e, Meksyku, co się zakończyło klęską, ale sukces odniosła kampania w Indiochinach. Która później, które zresztą które zostały przejęte, przynosiły olbrzymi zysk Francji. To są tereny mniej więcej Wietnamu, Laos. I tam tutaj, tak jak widzimy, Birmę, to tutaj, o, to mamy Indiochiny. I zresztą później też tego skutki będą widać w wojnach wietnamskich w latach 50., ale o tym trochę później, w latach 50. XX wieku. To, to jest właśnie, tak jak mówiłem, Wietnam, Laos, Kambodża. To, to właśnie mówimy na te tereny Indiochin. Także pod koniec XIX wieku pojawiła się we Francji idea kolonizacji Afryki w ten sposób, że tak jak Brytyjczycy chcieli Kapsztat kair to Francuzi sobie pomyśleli, że weźmiemy to od Dakaru po Djibouti nad Morzem Czerwonym, czyli tutaj będzie bardziej zachód-wschód, w Brytyjczyków było północ-południe, czy też odwrotnie, czy też południe-północ, tak o to mi chodziło. Francja opanowuje za to, jakby stara się w tym celu opanować większość Afryki, opanowuje dużą część Sahary, jednak okazuje się, że tak naprawdę te tereny w przeciwieństwie do Brytyjczyków nie są aż tak przydatne, no Sahara to tak jak wiemy jest jedna wielka pustynia i w zasadzie cała ta inwestycja się nie opłacała i nie doszła do końca, do skutku, na pewno nie tak jak chcieli to Francuzi. E, oczywiście inne małe państwa też miały swój udział w, t, w tym wyścigu po Afryce. Po angielsku jest taki, na no to nazwa Scramble for Africa, i to był właśnie ten rozbiór Afryki, gwałtowny w drugiej połowie XIX wieku, bo nawet Belgia, stosunkowo mały kraj e, pod władzą Leopolda II, e, zajęła tereny dzisiejszego Konga. Które jest zresztą znacznie większe od, od samej Belgii wtedy, no i okazało się to bardzo dochodowe oczywiście obszar, gdzie wydobywano między innymi złoża miedzi w Katandze. Portugalia z kolei traciła na znaczeniu utrzymała jedynie z wcześniejszych wielkich posiadłości Mozambik i Angolę. No, traciła je głównie na rzecz innych silniejszych graczy, którzy się pojawiali w Europie. Podobnie się dzieje zresztą z Hiszpanami, którzy, którym pozostały jakieś małe tereny w Afryce. Przypominamy, że Ameryka Południowa wiele krajów wtedy zyskuje oczywiście niepodległość. Holandia za to utrzymuje dość e, bogate właśnie Indie holenderskie, o których sobie coś wspominaliśmy mówiąc o brytyjczykach, czyli to są właśnie te tereny dzisiejszej Indonezji e, i e, dodatkowo e, c, e, posiadają Malaję, e, wtedy jeszcze Australię i Nową Zelandię, które oczywiście przejmują z czasem e, brytyjczycy. E, takie jak, e, takie obszary jak Erytrea czy Somalia Czyli tutaj zajmują Włochy, próbują też podbić Etiopię, ale to im się nie udaje, za co będą chciały się odegrać później pod władzą Mussoliniego, ale o tym, że tak powiem, w innych odcinkach, bo to była wielka kompromitacja dla Włoch, bo zauważcie, że tutaj wszędzie jest podbój, mówi się cywilizacji białego człowieka. Znaczy cywilizacja białego człowieka zajmuje te inne państwa, a w tym samym czasie Włochy ponoszą klęskę w Etiopii, co po prostu jest skandalem i taką, no tracą bardzo na znaczeniu w oczach innych państw. Do wyścigu dołączają także Niemcy, którzy, ale to tak jak dopiero po roku 1890, bo wcześniej te zabiegi Bismarcka były małe. Bo zdobyli jedynie tam Togo, Kamerun. No ale Wilhelm II szczególnie zwraca uwagę na swoje wpływy w Chinach i także na jakiś szereg wysp Pacyfiku, które sobie zresztą podporządkowuje. Ale tutaj Niemcy jakby nie uzyskują dużych zysków, jeśli chodzi o kolonie. Tutaj głównie zajmują tereny tutaj centralnej, wschodniej Afryki, ale. To, to nie są aż tak znaczące zdobycze jak w przypadku Wielkiej Brytanii e, czy Francji, która też posiadała znaczące, przecież Algieria, i te tereny były bardzo, e, bardzo duże. Zresztą do Algierii się przenosiło dużo Francuzów e, i, i był duży problem, kiedy Algieria miała być niepodległa, bo ci Francuzi nie wiedzieli co tam robić, bo oni czuli, że ona jest naprawdę francuska, że się tam już urodziły pokolenia Francuzów i no, były z tym kłopoty, a to będziemy mówić sobie pewnie przy samej dekolonizacji. Tymczasem Was zapraszam do kolejnej części filmiku, gdyż nie chciałem, żeby ten był już taki długi, w którym dokończymy sobie temat kolonializmu. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.